kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Nie taki beztroski kot. Mamusia wyszła na cały dzień i zostawiła tatusia z kotkami. Kochanie. Tak, kochanie? Pamiętasz, co macie dziś do zrobienia? No pewnie, właśnie zaczynamy. Kotki musicie poodkurzać, a ja zrobić pranie, nim mama wróci do domu. A moglibyśmy najpierw trochę pograć? Ja też wolałbym oglądać mecz, ale jeśli nie zaczniemy teraz, to nie zdążymy. Masz dość obowiązków? Całkiem nowy, beztroski kot zrobi wszystko za ciebie. Posprząta, zrobi pranie i zajmie się wszystkim innym. Zadzwoń i zamów beztroskiego kota jeszcze dziś. Super! To coś pewnie by poodkurzało za nas. I zrobiłoby wiele więcej. Wiecie, co teraz zrobię, kotki? Zamówię to urządzenie! Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tatuś zamówił beztroskiego kota i już za godzinę system był zainstalowany w domu. Beztroski kot gotowy do użycia. Beztroski kocie, uruchom tryb sprzątania. Kurety! Ale ekstra! Co jeszcze potrafi robić? Potrafi rozpoznać swojego właściciela i otworzyć mu drzwi, żeby wszedł. Tożsamość potwierdzona. Teraz, beztroski kocie, włącz tryb prania. Pranie rozpoczęte. Tatuś i kotki bardzo polubili beztroskiego kota. Aż nagle coś poszło nie tak. Śmieci na podłodze. Rozpoczynam sprzątanie. Pranie zakończone. Proszę usunąć zawartość. Oj, wyprało ubrania kolorowe razem z białymi. Wpuść mnie! Tożsamość niepotwierdzona. Ale to ja, Crackers! I budyń! Tożsamość niepotwierdzona. Musimy zdjąć kostiumy, żeby nas rozpoznał. Ale jeszcze nie skończyliśmy się bawić w kosmitów. Ten cały beztroski kot sprawia więcej kłopotów, niż się spodziewałem. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Powinniśmy go wyłączyć i sami wszystko zrobić. Wróciłam, kochani. Mamusia! Witaj w domu. Właśnie skończyliśmy porządki. Dobra robota, kochani. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. I kupiłam wam w nagrodę lody. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Jeżeli beztroski kot robił za nas różne rzeczy, to znaczy, że teraz zje też za nas lody? O jakim kocie mówisz? Próbowaliśmy użyć pewnego gadżeta. Ale szybko stwierdziliśmy, że go wcale nie potrzebujemy. Właśnie! Chodźcie wszyscy, lody czekają! Kotki dobrze się bawiły, wykonując wszystkie obowiązki. A co ważniejsze, zobaczyły, jak to cieszy ich mamusię. Kotki na czas. Pewnego dnia Crackers, Budyń, Pianka i Musztardka bawili się na podwórku. Chcę zagrać przedstawienie Kopciuszek na urodziny mamy. Oczywiście ja będę Kopciuszkiem. Chcecie zagrać inne role? Mogę zagrać księcia, a Budyń zagra króla. Pianka może być dobrą wróżką, a Musztardka będzie złą macochą.
Pewnie mogę ją zagrać. Musimy mieć jakieś miejsce do prób. Nie ma sprawy, zrobimy próby w domku na drzewie. Ale super! Miau, 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 miau. Nie zostało wiele czasu, aby przygotować sztukę dla mamy babeczki. Więc kotki ciężko pracowały nad swoimi kostiumami. Tak jak się umówili, przyszli do domku na drzewie, żeby zacząć próbę. A gdzie jest babeczka? Wstałam o świcie, żeby tu przyjść. Przepraszam, wyłączyłam budzik i nieco zaspałam. Jestem gotowa. O, proszę, akurat pora na obiad. Idę do domu. Zrobimy próbę bez złej macochy. Ale ja pamiętam tylko pierwszą część sztuki właśnie z macochą, więc jutro zaczniemy od nowa. Rankiem babeczka znów się spóźniła. Po prostu nie umiem wstać na czas, a zaraz mam jeszcze lekcję tańca. W takim razie przyspieszmy próby. Kopciuszku, musisz upiec sukienkę, wyszorować groch i przyszyć guziki do paleniska. Co? Chyba coś pomieszałaś. No, zapraszam na królewski bal. Czy ktoś tu zamawiał szklane pantofle? To później. Musicie nauczyć się swoich ról. Zrobimy próbę jutro, dobrze? Muszę iść na lekcję tańca. Pa! Następnego dnia babeczka znów się spóźniła. A została im ostatnia próba przed urodzinami mamy. Racz umieścić swoją stopę w tym buciku. Nie, pantofelek jest na końcu. Jak mamy wystąpić, skoro nikt z was nie zna roli? To ty się ciągle spóźniałaś. Nie próbowaliśmy naszych ról, bo czekaliśmy na ciebie. Ach, tak, masz rację. Niestety nie umiem wstawać na czas. Może wcale nie kładź się spać. Wtedy babeczka po prostu uśnie na scenie. Może powinnaś mieć największy budzik na świecie, taki super wielki. A niby skąd wziąć taki wielki budzik? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Babeczka musi stawiać budzik daleko od łóżka. Wtedy go nie wyłączy. Zanim babeczka dotrze do budzika, już będzie całkiem rozbudzona. Dobry pomysł. Tak właśnie zrobię. Następnego ranka kotki były zaskoczone. Dzień dobry wszystkim. Czekam na was i na próbę. Tego dnia wszyscy mieli szansę zapamiętać i przećwiczyć swoje role. Moja pani, nie odjeżdżaj jeszcze. Obawiam się, że muszę, ale może jeszcze się spotkamy. Obiecuję się nie spóźnić. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję wam bardzo, byliście niesamowici. Ale moja babeczka to taki śpioch. Jak wam się udało to wszystko przygotować? Dzięki kotociakom już nie jestem śpiochem. Nauczyli mnie, jak wstawać na czas. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamę babeczki zachwyciła niespodzianka, a babeczka już nigdy się nie spóźniła. Krakers i hulajnoga. Pewnego dnia kotki zobaczyły reklamę, w której kot jeździł na super hulajnodze. O, Rety, ale ekstra hulajnoga! Ja też tak chcę! Super hulajnoga jest tak super, że będziesz bardziej super niż super kot! Ekstra!
Tatusiu, muszę mieć tę hulajnogę. Mam oszczędności i chcę je na nią wydać. A taka zwykła hulajnoga jest zła? Tak, taka zwykła to się nawet nie zbliża do bycia ekstra. Dobrze, jeśli tak chcesz wydać oszczędności, to kupimy ci jaką chcesz. Ale ekstra! Miau, 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 miau! W sklepie Cracker skupił wszystko, co było potrzebne, żeby wyglądać jak ten kot z reklamy. Krakersie, wyglądasz naprawdę super ekstra! I jesteś przystojny! Teraz mogę zrobić super mega sztuczki, patrzcie! Wow! To była ekstra sztuczka? Na pewno? Nie, upadanie nie jest sztuczką. Całe szczęście, że Krakers nosi kask i ochraniacze. To była rozgrzewka. Będę najbardziej super ekstra kotem na świecie. O? Ewidentnie coś jest nie tak z tą rampą. To może przeskoczę przez piaskownicę. Wow! Coś ci nie wychodzi, to bycie ekstra. I już nie jesteś taki przystojny. Wiem, dlaczego nic mi nie wychodzi. Ta hulajnoga jest zepsuta. Musisz iść tam, gdzie ją kupiłeś i wymienić na dobrą. Tatuś i kotki poszli do sklepu, żeby wymienić hulajnogę. Z hulajnogą jest wszystko w porządku. Działa dokładnie tak, jak trzeba. Tak? Więc może kask jest zepsuty? Kask też jest w porządku. To może... Twoje ochraniacze też są w porządku. W takim razie bardzo dziękujemy. A może sama się naprawiła w drodze do sklepu? Krakersie, która część jest niby zepsuta? Nie wiadomo, on po prostu nie umie robić sztuczek jak ten ekstra kot. Ale skoro nie jest zepsuta, to może teraz ci się uda. Dobra, spróbuję. Zjadę z tych schodów. O, Krakersie, stój! Krakersie, nie potrafisz zjeżdżać ze schodów. Ja też nie potrafię. To znaczy, że ten super szybki kot też nie potrafi? I że super szybki kot wcale nie jest super? Że to wszystko kłamstwa? Wcale nie. Ten kot w telewizji naprawdę robi to wszystko. Chodźcie, kotki, pokażę wam, o co chodzi. Tatuś i kotki poszli do skateparku, gdzie akurat ćwiczył kot z reklamy. Moja hulajnoga tak nie robi, chociaż mam dokładnie ten sam model, co ty. Potrafię robić te wszystkie sztuczki, bo ciągle ćwiczę. Godzina po godzinie, codziennie. To ciężka praca. Więc to nie hulajnoga jest super, tylko jeździec. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers potrzebuje czasu na trening. Jeśli będzie ćwiczył, nauczy się mnóstwo super trików. Dokładnie. Mogę ci udzielić kilku lekcji. Ale jazda! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki dowiedziały się, że wszystko wymaga ćwiczeń. Dopiero potem jesteś w stanie robić różne sztuczki. Zarazki. Pewnego dnia kotki wróciły z zabawy na dworze i chciały zjeść jakiś owoc. Pycha, ja chcę jabłko. Ja winogrona. A ja i jabłko, i winogrona. Kotki, przecież bawiliście się na dworze, czy tak? Więc musicie umyć łapki, zanim coś zjecie, bo są na nich zarazki. Nigdy w życiu nie widziałam żadnego zarazka. A co jeśli mamusia je wymyśliła, żeby zmusić nas do mycia łapek? A może wyruszymy na poszukiwanie zarazków i jeśli żadnego nie znajdziemy, powiemy mamusi, że nie istnieją. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamusia zawsze mówi, że w łazience jest mnóstwo zarazków. Jakoś żadnego tutaj nie widzę.
Ja też nie widzę. Kto by chciał mieszkać w toalecie? Może lubią żyć tam, gdzie mają dużo jedzenia. Czyli w kuchni. Znaleźliście jakieś zarazki? Ani nawet odrobineczki połtyci małego zarazka. Może one są tak małe, że nie widać ich bez szkła powiększającego. To nie zarazek, to nasz tatuś. Na żadnym z tych guzików nie ma zarazków. Fuj! Znalazłam! Jest tutaj. To przecież zwykły pająk. Mamusia zawsze każe nam umyć łapki po zabawie na dworze, prawda? Czyli tam powinno być mnóstwo zarazków. Kotki sprawdziły wszystko wokół bardzo dokładnie, ale wciąż nie znalazły zarazków. Dość tego. Nasze badania dowodzą, że zarazki nie istnieją. Właśnie, więc od razu pójdę coś zjeść bez zbędnego mycia brudnych łapek. Krakersie, a czy umyłeś najpierw łapki? Jest na nich pełno zarazków i właśnie przekazujesz je babeczkom. Tatusiu, nie mów, że wierzysz w te bajki o zarazkach. Wiemy, że nie istnieją. Szukaliśmy wszędzie i nic nie znaleźliśmy. Żadnego, na dworze ani w toalecie. Czyli wcale nie trzeba myć łapek. Nie! Nie widzieliście żadnych zarazków, bo są bardzo malutkie. Niewidoczne nawet przez szkło powiększające. Można je zobaczyć tylko przez specjalne urządzenie. Dużo mocniejsze niż szkło powiększające, zwane mikroskopem. O, teraz je widzę. Widzę zarazki. A, jest ich mnóstwo. Słuchajcie, mam naprawdę świetny pomysł. Kotki umyły łapki mydłem i jeszcze raz sprawdziły pod mikroskopem. No, nie widzę żadnych zarazków na waszych łapkach. Czyli możecie zjeść babeczki lub dowolne owoce. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjemnie jeść babeczki i owoce, kiedy się wie, że na łapkach nie ma żadnych zarazków. Od tej pory kotki już zawsze myły łapki przed jedzeniem. Małe rzeczy w życiu. Pewnego dnia kotociaki postanowiły odwiedzić dziadka. Po południu pojedziecie z dziadkiem na łódki, a potem zjemy do herbatki coś pysznego. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, muszę pomóc tatusiowi w kuchni. Wyjeżdżamy za pół godziny. Czyli mamy jeszcze czas się pobawić. Dobra, gramy! Tatuś rozmawiał z dziadkiem przez telefon. Przywieziemy nasz kajak, to trochę powiosłujemy. Wyśmienicie! Nazbieram trochę truskawek na deser. Nie przejmuj się drobiazgami, tato. Przywiozę do herbaty mój słynny sernik. Dobrze, nie mogę się już was doczekać. Przestawiliśmy godzinę na zegarku. Teraz się późni o 15 minut. Dobrze, niezatapialny kajak jest. Wiosła. Wędki i najważniejsze, kamizelki ratunkowe. I wciąż dużo czasu do wyjęcia ciasta z piekarnika. Musimy ustawić ten zegarek. Uderzę go, może się naprawi. Nie udało się. Hmm.
Trudno, to tylko drobiazg. Nieważne. Nikt i tak nie patrzy na zegarek, tylko sprawdza czas w telefonie. Grajmy! Kochanie, coś się przypala. Ale jak to możliwe? Według zegarka w pokoju ciasto powinno się piec jeszcze 15 minut. No trudno. Przywieziemy dziadkowi dżem zamiast ciasta. Pa, słodziutki dżemiku. Musimy posprzątać to szkło. Szybko. Musimy być przed korkami, żeby zdążyć na czas. Kajak spadł z dachu. Zapomniałem go przymocować, bo sprzątałem szkło. Tatuś musiał wrócić po kajak i przymocować go na dachu. W tym czasie ruch się zwiększał. Trochę to potrwa. Czołem, rodzinko! No nareszcie jesteście! Czołem! Cześć, dziadku! Cześć, tato. Jesteśmy nieco później niż planowaliśmy, ale chyba mamy jeszcze czas na wiosłowanie. Raczej nie. Zanim napompujemy łódkę, słońce już zajdzie. Dziś jest naprawdę pechowy dzień. Przykro nam, to wszystko nasza wina. Niechcący przestawiliśmy zegarek i zmienił się czas. Myśleliśmy, że to nic takiego. Ale chociaż to była mała rzecz, wiele innych poszło nie tak. Na przykład ciasto za długo się piekło i się spaliło. Przez to mamusia musiała przynieść dżemy, a słoiki stłukły się. A przez sprzątanie szkła po stłuczonych słoikach tatuś zapomniał przywiązać kajak. A przez wracanie po kajak utknęliśmy w korkach. Jeden mały błąd popsuł wszystko inne. I nie ma ani łódek, ani ciasta, ani dżemu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Zwracajmy uwagę na małe rzeczy. Świetna rada, kotki. Małe rzeczy w życiu bywają czasem najważniejsze. Powiosłujemy innym razem. Nie martwcie się. A jeśli chodzi o przysmaki, to co powiecie na truskawki? Truskawki! Miau, 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 miau! Kotki zrozumiały, że nawet małe rzeczy mogą mieć wielkie znaczenie. Jak małe truskawki, które cieszą po ciężkim dniu. Krótkofalówki. Pewnego dnia mamusia i tatuś dali kotkom nietypowy prezent. Drogie kotki, ten wspaniały przedmiot to krótkofalówka. Odbiór! Słyszycie dobrze? Dzięki niej będziecie mogli rozmawiać na odległość. Ale super! Miau, 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 miau! Uwaga, mówi pianka. Leży w łóżeczku. Odbiór! Uwaga, mówi budzień. Jestem w kuchni i jem jabłko. Odbiór! Mówi Crackers. I wyglądam przez okno. Pobawmy się w ogródku. Odbiór! Idę! Ja też! Mówi Crackers, jestem na dworze. Odbiór! Przecież cię widzimy. A także słyszymy. Krótkofalówki przydają się tylko wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od siebie. Mówi pianka, jestem w Afryce. Odbiór! Mówi budyń, jestem za kokokołem po odbiegunowym. Odbiór! Hej, czy ktoś na ziemi mnie słyszy? Odbiór! Krótkofalówki nie działają na orbicie. Czy właśnie minęła nas kosiarka? Nieważne. Pomyślmy, co jeszcze można robić z krótkofalówkami. Możemy jedną dać mamie. Wtedy zawsze będzie z nami w kontakcie. Ale po to mamy telefon. Poza tym wszyscy wokół by słyszeli, co mówi mama. Uważaj na ślizgawce, żebyś nie podarł gatek jak ostatnim razem. O, ciszej, mamo! Rozdałeś gadki? Dlaczego ta kosiarka jeździ wokół zupełnie sama? Nie wiem. Nie wiem też, do czego jeszcze można użyć krótkofalówki. Okazuje się, że nie jest za bardzo przydatna. Uwaga!
Mówi inspektor policji. Zaginęła miejska kosiarka do trawy. Proszę zgłosić, jeśli ktoś ją widział. Odbiór. Miau, wow. Crackers chyba znalazł jakiś zaszyfrowany policyjny kanał. To mi podsunęło pewien pomysł. Drużyna kotociaków zgłasza przełom w sprawie. Widzieliśmy kosiarkę. Jeździ sama. Odbiór. Crackers? Pianka? Budyń? Tak, to my! Zatem kontynuujcie poszukiwania. Informujcie mnie na bieżąco. Odbiór. Jasne, przyjąłem. O, Rety, słuchajcie, będziemy szukać kosiarki jak prawdziwi policjanci. Znalazłem ślady kosiarki, prowadzą prosto w krzaki. Odbiór. O? Znalazłam ślady kosiarki przy wielkim dębie. Odbiór. A ja widzę ślady kosiarki dosłownie wszędzie. Jestem prawie pewna, że ją słyszę gdzieś niedaleko. Tak, widzę ją. Jedzie w kierunku naszego domu. Policja, odbiór! Kotociaki meldują, że kosiarka jest w naszym ogródku. Przyjąłem, już jadę. Jest! Moja piękna kosiarka! Ale za tobą tęskniłem! No już, stój! Proszę, zatrzymaj się! Jestem taki wdzięczny za znalezienie jej! Nie wiem, co bym bez niej zrobił! Powinien pan podziękować drużynie kotociaków! O, Crackersie, Pianko, Budyniu! Dziękuję wam! Nie ma sprawy! Miau, 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 miau! O, dziękuję wam bardzo za przycięcie naszego trawnika. I zapraszam do środka na świeżo pieczone babeczki. Mówi mama, herbatka i babeczki gotowe, słyszycie? Odbiór? Tak, głośno i wyraźnie! Jeśli potrzebujecie coś znaleźć, drużyna kotociaków zawsze chętnie wam pomoże. Słodka prawda. Pewnego dnia kotki z rodzicami pojechały na festiwal, gdzie ich tatuś miał prezentować swoje ciasteczka. To miejsce jest idealne. Ten, kto zrobi najpyszniejsze przysmaki, dostanie specjalną odznakę. Wiem, a ja przygotowałem super pyszne ciasteczka, które pokonają wszystkich. Ale pysznie! Miau, 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 miau! I to ma być to pyszne ciastko, które ma pokonać inne? No pewnie! Nazwałem je magiczne ciastko. No, spróbujcie i przekonajcie się. Ale pyszne! Dziękuję. Teraz rozumiecie? Magiczne jest to, co mają w środku. Idźcie się rozejrzeć, a my przygotujemy stanowisko. Tylko proszę, nie wychodźcie poza festyn. Kiedy kotki zobaczyły resztę stanowisk, trochę się zmartwiły, bo inne przysmaki wyglądały dużo atrakcyjniej niż ciastka taty. Całkiem dobre, ale ciastka taty bardziej smakują. Ale kto zwróci na nie uwagę wśród tylu fantazyjnych wypieków? Precle we wszystkich smakach! Z jabłkami, morelami i miodem, gorące i świeże! Wiem! Trzeba powiedzieć wszystkim, jak pyszne są ciastka taty! Kotki chciały pomóc tatusiowi, więc zrobiły plakaty i reklamy jego pysznych ciastek. Pyszne ciastka! Pyszne ciastka! Spróbujcie pysznych ciastek! Trzymajcie! No cześć! Spróbujcie ciastek naszego taty! No pewnie, ale najpierw spróbuję motylka z cukru, bo jest taki piękny! A ja lizaka w kształcie gwiazdy! A ja ciastka z kremem. Wyglądają pysznie, prawda? Pośpieszmy się, zanim znikną. Tak to nigdy nie dotrą do ciastek tatusia. Wiem, jak zdobyć ich uwagę. Hej, macie ochotę na coś super ekstra? Powiedziałeś coś super ekstra? To magiczne ciastko. To ciastko jest niesamowite jak latanie po niebie. Ciastko tatusia jest tak piękne jak piękny pokaz fajerwerków. To ciastko jest wspaniałe jak pływanie na delfinie. Magiczne ciastko od kotociaków. Spróbuj teraz!
Ojej! Chcemy ciastka! Hej, moje ciastko nie działa. Wciąż jestem na ziemi, a przecież miałem latać. Właśnie, a ja nigdzie nie widzę fajerwerków. I gdzie ta tiara, którą chciałam? Miały być magiczne, ale wszystko, co o nich mówiliście, to były kłamstwa. Naprawdę uwierzyli, że moje ciastka są magiczne? No, trochę im naopowiadaliśmy, żeby tu przyszli. A oni nawet ich nie spróbowali. Oczywiście, że nie. Ponieważ byli rozczarowani, że żadna magia tu się nie zadziała. Fakt, nie powinniśmy zmyślać, że twoje ciastka tworzą magię. Ale one wyglądają bardzo pospolicie, więc jak wyjaśnić, że naprawdę są niesamowite? Słuchajcie, mam świetny pomysł. Będziemy wszystkim mówić prawdę, jak przepyszne są tatusiowe ciastka, ale w niesamowity sposób. Choć zwykłe się wydają, lecz wnet przekonasz się, że smak wspaniały mają. Kto chce, niech szybko je. Kto zje, ten wie, że ich więcej chce. I ty już wiesz, że chętnie takie zjesz. W takim razie sprawdźmy. Te ciastka naprawdę są pyszne. Zasłużyłeś na tę odznakę. Każda cukiernia w tym mieście powinna sprzedawać twoje ciastka. Są wspaniałe. Ale pysznie! Miau, 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 miau! I tak kotkom udało się opowiedzieć wszystkim słodką prawdę o przepysznych i chrupiących ciastkach tatusia. Mistrzostwa. Tylko kilka dni zostało do wielkiego meczu. Już niedługo stadion zaleje fala kibiców. O, właśnie przyjechała nasza drużyna i ich wspaniały kapitan. My też pójdziemy na stadion? Pewnie, moje kotki, bo właśnie tak należy wspierać drużynę. Właśnie miałem zadzwonić i zarezerwować dla nas bilety. Będziemy oglądać mecz na stadionie jak prawdziwi kibice! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Nasza drużyna wygra! A po wygranym meczu będziemy jechać i machać ich flagami! Nie! Nie! O, nie! O, co się stało, kochanie? Nie ma już żadnych biletów. Wszystkie miejsca wyprzedane. Wszystko przepadło. To przecież nic takiego, mój drogi. Jakoś to przeżyjemy. Możemy obejrzeć mecz w telewizji. No chodź, kochanie, zrobię ci dobrej herbatki. Biedny tatuś jest takim smutnym kibicem. Strasznie mi go szkoda. Uwaga, kibice! Zaczynamy konkurs na najlepszą sztuczkę z piłką. Zwycięzca otrzyma oficjalną piłkę drużyny z rąk samego kapitana. Hej! Musimy wygrać tę piłkę. To by pocieszyło naszego tatę. Będę odbijał tę piłkę głową 100 razy. Raz, dwa, trzy. Chwilunia. Jeszcze raz spróbuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra, chyba jednak nie odbiję jej 100 razy. Ale może mógłbyś zrobić jeden strzał, ale taki super świetny. Hej, tu Crackers. Kopnę tę piłkę wprost przez te drzwi. A ona zjedzie po ślizgawce z drugiej strony. Dobra, próbuj. Auć! Auć! Chyba jednak nie dam rady. Słuchajcie, mam świetny pomysł, ale potrzebujemy pomocy naszych przyjaciół. Przyjaciele kotków zgodzili się pomóc przy sztuczce z piłką. Gotowi? Tak! Dobrze, do dzieła! A!
Gol! Gotowe. Teraz wyślemy nasz filmik na konkurs. Następnego dnia ogłoszono zwycięzców konkursu. Zwycięzcą naszego konkursu jest... Kot artysta! Za kreatywne podejście do piłki. Otrzyma piłkę drużyny z rąk kapitana. Chcemy też wyróżnić inne wspaniałe nagranie od kotociaków i ich przyjaciół. Nie wierzę! Pokazują nasz filmik! A w nagrodę te przemiłe kotki i ich rodzice otrzymują bilety na mistrzowski mecz! Ale fajnie! Miau, 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 miau! Stadion jest wypełniony po brzegi, a nasza drużyna wygrywa 2-0! Kopnięcie kapitana, piłka szybuje w niebo i ląduje w rękach szczęśliwca na trybunie! Oglądanie meczu i kibicowanie swojej drużynie na stadionie jest wspaniałą zabawą, zwłaszcza z całą rodziną. Duchy. Pewnego dnia mamusia i tatuś zabrali się za generalne porządki w domu. Ty dokładnie poodkurzasz każdy kąt, a ja umyję wszystkie okna. Piwnice posprzątamy razem. Musimy też zmienić wszystkim pościel, wyprać zasłony i zatrzeć kurz z półek. Mamusiu, chcemy pomóc wam przy sprzątaniu. Naprawdę? Na pewno nie zaczniecie się bawić w trakcie? Obiecujemy, chcemy wam pomóc. Prosimy, mamusiu. No dobrze. Pianko, możesz zetrzeć dokładnie kurz ze wszystkich półek. A krakers i budyń zmienią pościel w waszym pokoju, zgoda? Wspaniale! Miau, 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 miau! Ale by było wspaniale mieć wyścigówę z poduszek. No jasne, ale najpierw musimy dokończyć porządki. Ej, budyń, ekstra wyglądasz jak najprawdziwszy duch. Ty też, widzę cię przez prześcieradło. A ja ciebie. Nie bój się, Pianko. Przecież dobrze wiesz, że duchy nie istnieją. Ale ja je widziałam. Myślisz, że mieszkają w piwnicy i przeszkadzamy im tym sprzątaniem? Wyobraźnia płata ci figle. Nie trzeba bać się duchów. Ja tylko boję się, że pościel nie zdąży wyschnąć. Pianka postanowiła zrobić duchom zdjęcie i pokazać mamie. O, zniknęły! Krakers i Budyń? Jak to? To wy byliście tymi duchami? Tak jest! Nieźle cię nastraszyliśmy! Okropność! Mamusiu, aż tak boisz się duchów? Nie! Boję się, że już nie dopiorę tych ubłoconych prześcieradeł! Przecież to wina Krakersa i Budynia. Biegali w kółko, udając duchy, zamiast sprzątać. Ty też zapomniałaś o sprzątaniu. Zamiast ścierać kurz z półek, ciągle za nami biegałaś. Właśnie, to przez ciebie, Pianko, wylądowaliśmy w kałuży. Wiedziałam, że zamiast sprzątać, po prostu zaczniecie się bawić. Słuchajcie, wiem, co trzeba zrobić. Musimy dokończyć sprzątanie, ale bez bawienia się, zwłaszcza w duchy. To bardzo dobry pomysł, Pianko. Chodźcie, mam jeszcze jakąś czystą pościel.
Świetnie, kotki. Do posprzątania została jeszcze piwnica i na tym nasze porządki będą zakończone. To prawdziwy duch! Kotki, znalazłem w piwnicy stare, białe zasłony. Co z nimi zrobić? Tatuś! O! Te stare prześcieradła są idealne do przebierania się w duchy. Ale super! Miau, 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 miau! I tak kotki zrozumiały, że zabawa jest przyjemniejsza, kiedy najpierw skończymy pracę. Restauracja. Pewnego dnia rodzice zabrali kotki do restauracji, aby tam świętować rocznicę ślubu. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór. Dziś świętujemy przy naszym ulubionym daniu. Można tu zjeść najlepsze ciasto tyniowe w całej okolicy. Ale pysznie! Miau, 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 miau! Ciszej, kotki. Należy tutaj pamiętać o dobrym zachowaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, panu. Zaprowadzę szanownych państwa do stolika. Zapraszam. Ojej, to zdjęcie z waszego ślubu. Pięknie wtedy wyglądaliście. Tylko wtedy? Mamusia i tatoś nadal pięknie wyglądają. Wiemy, co chcemy zamówić. Proszę przynieść nam specjalność tego miejsca, ciasto dyniowe. Oczywiście. Ale tu nudno. Naprawdę tak wygląda świętowanie rocznicy? Spodziewałem się lepszej zabawy. Gdzie fajerwerki i balony? Gdzie płatki róż spadające z sufitu? A gołębie powinny trzymać w dzióbkach szarfę. Powinni świętować ten dzień radośniej. Spróbujmy wymyślić, jak można ulepszyć to całe świętowanie. Możemy poprosić pianistę, żeby zagrał ulubiony utwór rodziców. Możemy poprosić kelnera, żeby do ciasta przyniósł świeczki. Co wy na to? Niezły pomysł, Krakersie. Wiem, czego można użyć zamiast płatków róż. Różowej serwetki. Świetnie. Operację świętowanie. Czas zacząć. Mamusiu, tatusiu, możemy iść do łazienki umyć łapki? Oczywiście, tylko uważajcie. Kotki naprawdę się starały, aby ten wieczór był dla rodziców wyjątkowy. Budyń dogadał się z pianistą. A Krakers z kelnerem. Zaś pianka nazbierała serwetek. Chyba wiem, jak wyłączyć światło, żeby świece były lepiej widoczne. Teraz wystarczy poczekać, aż przyniosą dyniowe ciasto. Patrzcie, już idą. Dobra, zaczynamy. Teraz. Najmocniej przepraszam. Panie kelnerze, miał pan zapalić świeczki przed przyniesieniem ciasta. Ale to nie było ciasto dla was, tylko dla tego dżentelmena. Teraz idzie wasze. O nie, chcieliśmy, żeby wyszło idealnie, a tylko wszystko zepsuliśmy. Wiemy, że bardzo się staraliście. To dla nas dużo znaczy. Chyba najwyższy czas udać się do domu. Bardzo przepraszam za to wszystko. Proszę w ramach przeprosin przyjąć nasze ciasto. O, nie szkodzi. Macie piękną okazję do świętowania, więc proszę, zabierzcie je ze sobą. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Witamy w najmodniejszej restauracji kotociaków. Chciałbym zasugerować zamówienie naszej specjalności. Ciasta dyniowego. Smacznego. Wszystkiego najlepszego, moja droga żono. Wzajemnie, kochanie. Gratulacje!
Miau, 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 miau. Kotki przygotowały wszystko tak jak w prawdziwej restauracji. Uroczystość była wesoła i zarazem wzruszająca dla rodziców. Kawiarnia tatusia. Pewnego dnia tatuś ćwiczył prezentację nowej kawiarni. I dlatego kocie wypieki, dzięki najlepszym produktom i super usługom, przyniosą imponujące zyski. Świetnie, kochanie. Jestem pewna, że twoja propozycja przekona szefa. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Na mnie już czas. Sprawdzę jeszcze tylko wszystkie slajdy w komputerze. Tatuś przygotował prezentację na swoim laptopie. Pa, pa! Rety, ciekawe, czy prezentacja tatusia spodoba się jego szefowi. Ach, lepiej zadzwonię do firmy i powiem, że pewnie się spóźnię. O, Rety, zapomniałem telefonu. Hmm? Mamusia była zajęta pracą nad nową kolekcją. Mamusiu! Tatuś nie zabrał telefonu. I dziadek do niego dzwoni. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Twój syn chyba niechcący zostawił telefon w domu. Dobrze, zatem zadzwonię później. Pa! Do usłyszenia. Kotki, odłóżcie telefon taty na biurko w jego pokoju. Pewnie niedługo po niego wróci. O! Mamusiu! Mamusiu! O! Ktoś obcy dzwoni do tatusia. Słucham? Czy to gabinet dentystyczny? Nie, widocznie zadzwonił pan pod nie ten numer. Po prostu wyłączę dźwięk. Odłóżcie proszę telefon na biurko taty. Później sprawdzi, kto do niego dzwonił. Hej, patrzcie! Dzwonią z firmy tatusia. Dzień dobry! Halo! Wszystkie ważne koty w naszej firmie już się zebrały. Wszyscy tu czekamy. Halo! Słychać mnie tam? Halo? Bianka przy telefonie. Jest ze mną Crackers i Budyń. Tatuś już wyszedł, ale zapomniał telefonu. Rozumiem. W takim razie odwołamy dzisiejszą prezentację. Ale tatuś ciężko nad nią pracował. Robił naprawdę mnóstwo prób. Obawiam się, że niestety nie możemy już dłużej tu na niego czekać. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Przecież my możemy zrobić prezentację za niego. Kotki włączyły wideo rozmowę. Widać nas? Możemy zacząć prezentację? Oczywiście, możecie zaczynać. W porządku. Kawiarnia tatusia będzie mała i przytulna. Na zewnątrz pomarańczowa i żółta. Będą w niej kubki i spotki. Wszystkie ze znakiem łapki jako znak firmowy. Będą tam małe stoliczki, a gabloty będą pełne wypieków i słodkości. A do tego masa owoców jako dodatek do deserów. Kelnerzy będą mieli uniformy. I będą nosić czapki w kształcie tartaletek. I będzie tam jeszcze... Dlatego właśnie ta kawiarnia będzie najlepszym miejscem do spędzania czasu z rodziną. Przepraszam, utknąłem w ogromnym korku i do tego zapomniałem telefonu. Cześć, dzieciaki! Tatusiu! Te wspaniałe i pomysłowe kotki pokazały prezentację za pana. Kawał dobrej roboty. Naprawdę? Dobra robota, kotki, dzięki. Chcę powiedzieć, że ruszamy z pana projektem. Jeszcze jedno, jak chce pan nazwać kawiarnię? W zasadzie jest tylko jedna opcja. Nazwę ją Kotki Cafe. Ale super! Miau, 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 miau! Dzięki sprytnej pomocy trzech małych kotków już niedługo miasto będzie miało nową kawiarnię. Crackers ma przerwę. Pewnego dnia tatuś powiedział do kotków...
Twoje kotki. Dziś odwiedzimy oceanarium. Zobaczymy wszystkie rodzaje ryb i ośmiornic. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Najpierw posprzątajcie z podłogi kolejkę. Żeby nie doszło do wykolejenia pociągu. Tak, posprzątamy. Cudownie. Tatuś kupi nam bilety przez internet. Zbudowaliśmy taką wielką kolejkę, że nigdy nie skończymy jej sprzątać. Więc zacznijmy od razu. Sprzątanie nie było ulubionym zajęciem Crackersa. Crackersie, możesz odłożyć zwrotnicę do pudła? Dla mnie jest za ciężka. Crackersie, opuściłeś tę ciężką zwrotnicę na łapkę? O, tak, au, tak, opuściłem ją na łapkę. O, bardzo boli, nie dam rady sprzątać. Jasne, jeśli masz ranną łapę, powinieneś się położyć. Jednak leżenie i czekanie było dość nudne. Crackersie! Auć! Musisz leżeć, bo nigdy nie wydobywajesz. Ale chce mi się pić. Przyniosę ci coś do picia. Jeśli czegoś ci trzeba, to po prostu powiedz, pomożemy ci. Crackersowi spodobało się, że gdy ma obolałą łapkę, wszyscy mu pomagają. Wołał Budynia i Piankę nieustannie. Chciałbym zjeść jabłko. Po namyśle jednak wolę gruszkę. Potem kot w butach zapytał księżniczkę. Jak się masz, Crackersie? Już troszkę ci lepiej? Nie, łapka nadal boli. Może powiemy mamusi? Nie powinniśmy martwić mamusi taką drobnostką. A co jeśli wyśle mnie do szpitala? Może powinniśmy przyłożyć lód do łapki. Tylko nie to! Mógłbym się od tego lodu przeziębić. Haciu! Gdybyśmy mieli wehikuł czasu, moglibyśmy go użyć. I Crackers nie zraniłby się. Ale wehikuły czasu wcale nie istnieją. Łapka wydobrzeje i bez tego, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że kreskówki mogłyby mi pomóc. Patrzcie, kotki, właśnie wydrukowałem bilety do oceanarium. Tatusiu! O, Rety, wygląda na to, że wasz tatuś miał kolizję z lokomotywą. Stłuczenie nie jest mocne, ale tatuś nie może prowadzić auta. Dlaczego nie posprzątaliście, jak was prosiliśmy? Sprzątaliśmy, ale Crackers upuścił zwrotnicę na swoją łapkę. Więc zaczęliśmy się nim opiekować. Tak naprawdę wcale nie upuściłem jej na łapkę. I wcale mnie ta łapka nie boli. To dlaczego powiedziałeś nam, że cię boli? Najpierw dlatego, że nie chciało mi się sprzątać, ale potem spodobało mi się, jak się mną opiekujecie. To twoja wina, że nie pojedziemy dziś do akwarium, bo tatuś zranił nogę na kolejce. Naprawdę bardzo mi przykro. Nadal możemy jechać. Ja mogę was zawieźć. A Crackers już nigdy się tak nie zachowa, prawda, synku? Tak, już nigdy, obiecuję. Przepraszam, tatusiu. Wiem, co możemy zrobić. Zanim wyjdziemy, musimy posprzątać resztę kolejki, żeby już nikt się nie potłukł. Ale fajnie! Miau, 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 miau. Crackers dobrze zrobił, że się przyznał. I teraz wie, że lepiej pomagać, niż myśleć tylko o sobie. Kocia gimnastyka. Kotki spędzały weekend u babci. Wstawajcie, moje koteczki! Już czas powitać nowy dzień! Możemy jeszcze trochę pospać. Właśnie, nie mam siły, żeby wstać z łóżka. Chodźcie, pogimnastykujemy się razem. Po chwili będziecie czuć się mocniej i pełni energii. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczymy! Tylko dziadkowie i babcie muszą ćwiczyć. My jesteśmy za młodzi.
Gimnastyka jest dobra w każdym wieku. Ćwiczenia dają siłę i energię. Ale ja już jestem silny. Tylko patrzcie. Tak, ale z ciebie siłacz. Jeśli nie chcecie ćwiczyć, nie ma sprawy, ale owsianka na śniadanie jest obowiązkowa. Da wam energię na cały dzień. To znaczy, że po zjedzeniu owsianki będziemy silni? Tak, i to bez porannej gimnastyki. Ale super! Miau, 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 miau. Kotki zjadły śniadanie i poszły się bawić na dworze. Dogonię go! Oj, nie daję już rady. Złapię go! Jak teraz niby mamy go stamtąd ściągnąć? Możemy zrzucić go kijem. A jeśli go zepsujesz? Możemy założyć sprężyny, podskoczyć i wtedy go chwycić. A co jeśli też utkniesz na drzewie? Wtedy trzeba będzie i ciebie ściągać. A może zadzwonimy do taty Dartka? Przyjedzie tu wozem strażackim i ściągnie nasz helikopter? Hej! Tutaj! Ale strażacy mają dużo ważniejsze sprawy na głowie. Pożary i inne takie. Coś mi się zdaje, że sami musimy się wspiąć i uratować helikopter. Kotki nie miały dość siły, żeby się wspiąć na drzewo. Nigdy nie uda nam się ściągnąć go z drzewa. Stary problem z helikopterem na drzewie. Odzyskajmy go więc. Babciu, to było niesamowite! Byłaś dosłownie jak jakaś super kotka! Nie ma w tym nic super. To wszystko dzięki ćwiczeniom. Też chcę być silny jak babcia. Tak, ja też! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Złapię go! Udało się! Rodzice przyjechali odwiedzić babcię i kotki. No, Budyniu, jesteś niczym superbohater. Wystarczył jeden dzień i babcia zmieniła nasze kotki w siłaczy. Cześć, kotki. Witaj, kochana babciu. To dzięki ćwiczeniom babci. W sumie ja też bym mógł trochę z wami poćwiczyć. Kości mi się zastały od siedzenia w aucie. W takim razie zróbmy kilka ćwiczeń wszyscy razem. Ale fajnie! Miau, 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 miau! A tak w ogóle to wasze miau, miau, to też świetne ćwiczenie. Tak oto kotki zaczynają każdy dzień od gimnastyki. A ich fala to przewspaniały sposób na ćwiczenie ramion. Wyprawa po czajnik. Pewnego dnia kotki i rodzice przygotowywali herbatkę. Dziękuję za pomoc, koteczki. Wszystko jest gotowe. Jeszcze tylko ugotuję wodę. Orety, wygląda na to, że czajnik się popsuł. Raczej trudno się dziwić. Służy nam już od dłuższego czasu. O nie, już nigdy nie napijemy się herbatki z cytryną. Nie ma się co martwić, kotki. Wystarczy skoczyć do sklepu i kupić nowy czajnik. Będziemy mieli piękny czajnik. Ale fajnie! Miau, 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 miau! W sklepie tatuś i kotki zobaczyli wiele innych ciekawych rzeczy.
Patrzcie tylko, mazaki! Musimy je kupić! Przecież już masz mazaki, Krakersie. Tak, ale nie te kolory! Dobrze, kupmy je. O, młotki! Przypomniało mi się, że muszę kupić młotek. Jej, patrzcie, jakie super płetwy! O, jakie piękne balony! Tatusia i kotki tak porwał szał zakupów, że stracili rachubę czasu. O, Rety, jesteśmy tu już godzinę. Mamusia przecież na nas czeka. Dobrze, zapłaćmy i wracajmy do domu. Jesteśmy! No tak, widzę, że zakupy bardzo udane. No jasne, kupiliśmy sporo potrzebnych rzeczy. Nowe mazaki! Jeszcze nie miałem takich kolorów. Krakersie, przecież masz te kolory, zapomniałeś już? Malowałeś nimi obrazek. No tak, rzeczywiście, najwidoczniej zapomniałem. Mamusiu, kupiliśmy gumową kaczkę, odstawię ją do łazienki. Przecież mamy mnóstwo gumowych kaczek. Co jeszcze kupiliście, kochanie? I kupiłeś ozdoby na choinkę w środku lata? Ale mamusiu, są takie piękne! Zobacz, kupiliśmy też śnieg w sprayu. Co jest w tym pudle? To strój potwora, kochanie. Na karnawał, który tak bardzo lubisz. Tak, ale wolę coś eleganckiego, jak przebranie syreny. Nie przepadam za potworami. O. Filtr do basenu? O, ale po co? Przecież nie mamy basenu. Niepotrzebnie to kupiłem, ale spójrz na nasz nowy młotek. Stary gdzieś zgubiłem. Nie zgubiłeś, widziałam go w piwnicy. Naprawdę? Hurra! Mamusia znalazła młotek! To co zrobimy z tymi rzeczami, które kupiliśmy? Trzeba je schować dla bezpieczeństwa do piwnicy! I zupełnie nie będzie już w niej miejsca! Po pomocy! Słuchajcie, mam świetny pomysł! Musimy zwrócić to wszystko do sklepu! Dobra myśl, pianko! Ale najpierw jeszcze coś zjemy. Mój brzuszek jest bardzo głodny. W takim razie zjemy i napijemy się herbatki. Z tym akurat może być problem. Zapomnieliśmy kupić czajnik. O nie! Nie martwcie się, kotki. Mamy gdzieś w kuchni stary metalowy czajnik. Mogę go użyć do zagotowania wody, jak to się dawniej robiło. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W końcu wszyscy napili się herbaty, a kotki dowiedziały się, że nie warto kupować wszystkiego, co się chce. Lepiej kupować to, czego naprawdę potrzebujemy.